będą procedowane zarówno fundamentalne ustawy, takie jak ustawa o ustroju sądów powszechnych. Zespół, który dzisiaj się zbiera, jest zespołem poselsko-senatorskim. Biorą w nim udział eksperci nie tylko krajowi, ale również przedstawiciele szeregu państw Unii Europejskiej. Ja się mogę tylko dziwić, że polscy prawnicy kwestionują polski stan prawny w sytuacji, gdy prawnicy irlandzcy czy niemieccy nie kwestionują swoich rodzimych rozwiązań. My naprawdę nie jesteśmy papugą Europy, że mamy prawo do własnych rozwiązań na podstawie własnych doświadczeń i tradycji konstytucyjnej, jak i legislacyjnej. Polska stała się jednym z najpoważniejszych przypadków od odcedzenia od demokracji i praworządności, nie tylko w Europie, ale i na świecie. Wypowiadają się sędziowie czy przedstawiciele sądownictwa z innych krajów członkowskich, tu już uważam, że jest to pewnego rodzaju nadużycie. Projekt, który ma uniemożliwiać polskim sędziom stosowanie prawa europejskiego i międzynarodowego. Zdaniem większości sejmowej ta ustawa jest w tej chwili w kształcie zadowalającym, więc... Ale to nigdy nie wyklucza możliwości dyskusji merytorycznej. To jest ustawa, która jest groźna dla nas wszystkich obywateli, bez względu na światopogląd i przekonania. Nie ma wolnych obywateli bez niezależnych sądów i niezawisłych sędziów. Środowisko prawnicze polskie torpeduje reformę wymiaru sprawiedliwości od samego początku. No bo środowisko to chce, żeby było tak, jak było i chce mieć całkowitą pełnię z władzy w swoim ręku. Nikt nie może zarzucić Senatowi i Marszałkowi Senatu braku staranności o jakość tworzonego prawa. To jest ważne spotkanie, szerokie konsultacje z udziałem z ekspertów z kraju i zagranicy. Z tego co widzę, to spotykają się po raz kolejny te same osoby, podobne środowiska. Przede wszystkim brakuje przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości. Oczekiwałbym obecności sędziów Izby Dyscyplinarnej. Robimy to, czego w Sejmie pani marszałka nie zrobiła, czyli w zasadzie jest to wysłuchanie społeczne. Żaden wniosek nie został złożony, ani o odrzucenie ustawy, ani o przyjęcie bez poprawek, ani o jakiekolwiek poprawki. Więc sytuacja jest dynamiczna. Ta ustawa się nie nadaje do żadnej poprawki. To jest moje osobiste zdanie. To jest ustawa, która wyprowadza Unię z Polski. Jeszcze nie Polskę z Unii, ale Unię z Polski niewątpliwie. Do nas, do suwerennych senatorów, zgodnie z naszym mandatem należy ostateczna decyzja, jak ma wyglądać wymiar sprawiedliwości. Dzisiaj Komisja Wenecka w trybie pilnym przesłała nam raport. Ta opinia Komisji Weneckiej jest druzgocąca dla rządu. Pokazuje jej merytoryczne skutki. Złe skutki, takie, które prowadzą do ograniczenia niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce. To opinia kagańcowa. To jest opinia, która ubezwłasnowalnia suwerenny parlament polski w przeprowadzaniu reformy, której materia jest przeznaczona właśnie do realizacji przez parlamenty narodowe. Jest bardzo ważnym dokumentem, dlatego że ona stanowi podstawę do decyzji podejmowanych zarówno w Radzie Europy, jak i w Unii Europejskiej. Skandaliczny jest również kategoryczny ton tej opinii, która wręcz rekomenduje nam konkretne kroki. To nie jest opinia, to jest tak naprawdę polecenie. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o odrzucenie ustawy. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. Stwierdzam, że głosowało 99 osób. Osób za, 48 przeciw. Bez wstrzymujących. Wobec wyniku głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Poza tym uchwała wyrażająca solidarność wobec narodu australijskiego, Polonii Australijskiej. Senat Rzeczypospolitej Polskiej popiera deklaracje pomocy złożone przez premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej
rządowi Związku Australijskiego oraz indywidualne akty wsparcia obywateli Rzeczypospolitej Polskiej dla poszkodowanych w tym kataklizmie. It was a very gracious and generous resolution of sympathy and solidarity with Australia, with the government and the people, and we appreciate it very much. It's a very very lovely and appreciated gesture. A oprócz tego w Senacie również. My, wybrani przez naród, senatorowie Rzeczypospolitej, wyrażamy solidarność i pełne poparcie dla marszałka Senatu, profesora doktora Tomasza Grodzkiego oraz potępiamy kłamliwą nagonkę prowadzoną przeciw niemu od dnia wyboru. Zorganizowany i zmasowany atak na marszałka prowadzony przez telewizję państwową, opłacaną z pieniędzy podatników oraz przez jedną ze służb specjalnych przypomina najgorsze praktyki sprzed roku 1989. Mimo wieloletniej obecności Tomasza Grodzkiego w życiu publicznym, atak na niego został rozpoczęty w dniu, gdy marszałek został wybrany. Musi więc być traktowany jako atak na cały Senat Rzeczypospolitej i polityczne wysiłki zmiany wyniku wyborów, prowadzone za pomocą struktur państwa. Marszałek Tomasz Grodzki ma nasze niesłabnące zaufanie, a jego bliscy wsparcie. Podpisy 50 senatorów RP. Pierwsza konferencja prasowa poświęcona tematyce zdrowia, ale obiecuję Państwu, że będziemy się spotykać często, ponieważ temat zdrowia jest tematem dla Polek i Polaków bardzo ważnym, właściwie priorytetowym, a ponieważ dużo dzieje się w zakresie zdrowia, dużo także złego, więc będziemy na ten temat mówić do Państwa i przekazywać informacje. A w następnym tygodniu rozmawiać będziemy o Polonii. To, że my się zajmujemy jako Senat Rzeczypospolitej Polonią, nie oznacza, że inne podmioty, takie jak administracja rządowa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tym się nie powinny zajmować.